Witajcie, kochani. Trochę się nie odzywałem, przepraszam. Musiałem popracować nad pewnymi istotnymi kwestiami, wejść w głąb siebie. Sami zapewne rozumiecie. Nastały ciężkie czasy. Nie chcę nikogo straszyć. Wojna już trwa, hybrydowa. Teraz została ona jawnie wypowiedziana, lecz media i polityka sprawnie to omijają, bo tematem top ma być koronawirus. Oczywiście tylko i wyłącznie dla odwrócenia uwagi. Wiele razy w swoim życiu byłem wyśmiewany, uważany za idiotę. Jednak tym się nie przejmowałem nigdy. I absolutnie nie przejmuję, gdyż wartościowsze dla mnie były słowa osoby, która mnie posłuchała, kiedy nieraz mówiłem z wyprzedzeniem, co ma nadejść i mi w to uwierzyła. Przygotowała przede wszystkim siebie, rodziny, swoich bliskich. Kochani, każde środowisko już dziś musi się opowiedzieć, po której stronie stoi. Czy po tej wyimaginowanej przez Matrix, czy jednak po stronie narodu. To, co ma nadejść, jest do przetrwania, ale musimy to zrobić razem. Ile razy? Za każdym razem, kiedy jesteśmy w dupie i myślimy, że nie ma już ratunku, Polska wstawała z kolan i jako naród pokazywaliśmy, jak potężni, solidarni, zjednoczeni, wrazem miłości jesteśmy. Jak mówiłem dużo wcześniej, szykujcie zapasy, weryfikujcie ludzi wokół siebie. Liczą się tylko prawdziwi. Mobilizujcie siebie i swoich bliskich. Traktujcie czas, jakby go już nie było. Jeśli nie zależy tobie na samym sobie, bądź empatyczny i wczuj się w sytuację swojej rodziny. Może jednak im zależy na przeżyciu. A jeżeli ty nie rozumiesz osób, które to robią i o tym mówią, wczuj się w ich sytuację. Jak bardzo zależy na przetrwaniu narodu, naszej historii, świadectwa, genów. Kochani, to co ma nadejść jest nieuniknione. I na obecną chwilę przez nas jest nie do zatrzymania. Jest nas zbyt mało. Reset się zaczął. Nie poddajemy się. Zwiększajmy wibracje i utrzymujmy je na tym poziomie. Zastanówcie się, w czym jesteście najlepsi i skupcie się na tym, jak to może pomóc nam w przetrwaniu tych trudnych chwil. Jeden jest łącznikiem, drugi jest wojownikiem, trzeci to podklatkowiec, czwarty jest bezpiecznikiem, a piąty jest szamanem. Każdy z nas ma w sobie wiedzę, wiedzę genetyczną, uniwersalną i sami w sobie znajdziecie odpowiedź. Pamiętajcie, że miłość jest najpotężniejszym uczuciem, a przeciwieństwem jest strach oraz lęk. A to właśnie cały czas nas starają się wpompować. Oni to planują od dekad. A wy sądzicie, że protesty, marsze, cokolwiek zmienią? Miło, przyjemnie jest widzieć tysiące rodaków obudzonych. O tym też mówiliśmy dużo wcześniej, że właśnie taka fala nadejdzie. Lecz na tych wibracjach, kochani, przykro mi z głębi serca, nic nie zdziałacie. To ich system. Gra. Nie grajcie, a wyprzedzajcie. To zwyciężycie. O to chodzi, żebyśmy sami między sobą wybili się. A oni tylko przyjdą i pozamiatają. Bo tak właśnie podczas anarchii się dzieje. Nie obrażajcie się. Nie atakujmy się. Kochajmy się. Jesteśmy istotami energetycznymi z czakrą serca. Nie wszyscy na Ziemi ją posiadają. Jesteśmy w stanie zrobić wszystko. Jedyną granicą jest nasza wyobraźnia. Lecz przez zniewolenie sytuacja wygląda jak wygląda. Lepiej być przygotowany na najgorsze, niż się obudzić pewnego ranka, jak napierdala obce wojsko i mówi, że to ich ziemia i mamy wypierdalać. Jednak mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Sami jednak widzicie, co się dzieje. Uważaj, kochany, kochana, by się nie zarazić. Najlepszym sposobem na uniknięcie zarażenia się strachem jest zachować dystans do niego. Czy wiesz, że do zmiany świadomości zbiorowej wystarczy zmiana pierwiastka z 1% danej społeczności? Efekt setnej małpy. Jakie ty umiejętności nabędziesz, tak zmieni się ludzkość. Nie daj się zastraszyć nikomu. Nikt nie decyduje, jaką energią jesteś. Teraz oprócz ciebie samego. Cokolwiek się dzieje wokół. Pozwól temu przepływać, nie pozwól się egregorowi zahaczać. Jeszcze raz, nie pozwól się egregorowi zahaczać, by ładować jego energię. W imię czego? W imię solidarności z kimś? Boisz się zostać sam? Pytaj siebie, co tak naprawdę ktoś wspiera. Czy jest to uczciwe i prawdziwe? Czy tego właśnie potrzebujesz? Dbaj o higienę swoich myśli, bo to one kreują twoją rzeczywistość. Nigdy tak naprawdę nie jesteś sam. Zrób inaczej niż zawsze. Zrób inaczej niż inni. Zaakceptuj i zaufaj swojemu życiu. Wyłącz czasem informacje. Nie bombarduj nimi siebie. Chroń swoją przestrzeń.
Zachowaj spokój i wspieraj prawdę. A właściwie idź za prawdą, bo to ona wspiera i chroni ciebie na twojej drodze. Poszukuj jej w sobie. Tam jest wdzięczność, nie strach. Serdeczności, kochani. Dużo miłości. W opisie kilka istotnych linków dla jasnożerców. I pamiętajcie, razem damy radę.